Dzień dobry, z Neumarku się z Państwem witam. Moi drodzy, Neumark. A, co to się stało? Zobacz. Tym jeszcze nie jeździłem. U nas we firmie, a jest kilka dafików. Jeździłem swego czasu dafem 3 lata non-stop i tak średnio to wspominam to auto. Później się przesiadłem na Mercedesa. No i powiedziałem, że nie chcę dafa znać, ale powiem Wam szczerze, chyba zwracam trochę honor do dafa. Siema, zwracam honor, bo kurde, schowki duże. Ja już zapomniałem, jak się dafem jeździ, no tyle czasu, no to można zapomnieć. Do jazdy, jeśli chodzi o BDF-y, spoko. Zwinny taki, chociaż wydaje się ociężały, ale fajnie, nie nakręcisz się kierownicą. I no kurczę, te schowki. Popakowałem moje rzeczy, gdzie zazwyczaj to upycham i już jest załadowane wszystko. Tu mam jeden schowek praktycznie wolny. Ten, wiecie, ten na środku, na górze, on jest praktycznie wolny. Tam mam kuchenkę gazową i tyle. 18 marzec. Startuje 17.30 wjazd. 17.20 mi się kończy czas pracy. Kończy mi się pauza 17.20. Wczoraj przyjechałem do pracy. Także możecie sobie wyobrazić, przyjechałem wczoraj do pracy. 14.52 wypracowane. Miałem Neumark Osterwedingen Neumark i dwa razy cwikał na taką małą pocztę. No ale wczoraj się nie nadawałem, żeby Wam cokolwiek pokazać, bo byłem taki umordowany, że po prostu tragedia. No i co? I startujemy za godzinkę. Zjadłem, pomyłem gary. Muszę Wam powiedzieć, że kurczę, już myślałem, że może się coś zmieni, może zaczną chłopaki sprzątać w tych autach. Umyłem ten samochód, przede wszystkim umyłem, bo był troszkę, no nie troszkę, no był brudny, po prostu nie był myty chwilę. Wczoraj specjalnie pojechałem na Lipskie, jak jechałem z Osterwedingen, tam landówko, szóstko, przeskoczyłem sobie na 9 i tam pojechałem na to myjnie. Umyli mi, wziąłem sobie płyny do szyb, do tapicerek, bo no czeka mnie tu dobra przeprawa jutro. Stąd zabieram dwa, jeden jedzie na przepinkę z Günzburgiem, a drugi zostaje w Norze, no i z Nory biorę też jeden na ten Günzburg i przepinka jest. Teoretycznie ma chłop przyjechać dzisiaj w nocy, a czy przyjedzie, to nie wiem, no jak przyjedzie, to fajnie, no bo by się może czmychnęło na Norę z powrotem i tam by się zrobiło fajne sprzątanie, bo tam wiecie, bieżąca woda, wszystko takie rzeczy. No a póki co, zabieram się w takim razie za kawkę i będziemy zaraz wjeżdżać, jeszcze Wam tylko pokażę, jak wygląda ta maszyna. A w środku ta maszyna, moi drodzy, to już od wejścia jest po prostu szok w tramkach. Tutaj nie widać, tu takie odbarwienia, to jest, nie wiem, od tłuszczu albo od czegoś. Jest brudno w tym aucie, generalnie aż strach jeść, no ale no, jest półka, no. Tam nic, że jest brudno, ale jest półka. Boże. No, tutaj jakieś takie poukurzane radio z dużym ekranem. To jest jakieś dokładane radio. Ale też jest, widać, popsikane plakiem i zostawione. No i zobacz, tu mam moje gadżety. Tam jest po prostu... Nie wiem, czy to będzie widać, ale no jest bałagan lodówki. Nawet nie chcę zaglądać za lodówkę, bo tam na pewno jest ciekawie. No jest po prostu bałagan, jest po prostu syf. Muszę to znowu sprzątać. Tutaj też jest usmarowane u ten, no tu Wam pokażę na podstawie tej półeczki, tej popielniczki. No zobacz, co tu jest. Chłopie, auto 300 tysięcy. Wstyd, wstyd. Jutro się tym zajmę. Będzie ekstra odcineczek. Może. Mana już sprzątaliśmy. Mana czy Mercedesa żeśmy sprzątali? Już nie pamiętam. Bo sprzątamy sobie DAFA. Trzymajcie kciuki, bo tu naprawdę jest trochę roboty z tego, co widzę. Jeszcze tam za łóżkiem te półeczki też są, tam w środku, w tych półkach jest naładowane kurz i w ogóle. Dobra, zaczynamy. 17.22. Tududum, tududum. Odłączony jest, wiecie co jest odłączone? Sterowanie jest odłączone od przyczepy i świruje tutaj pawiana. Tududum. Jedzie nasz jakiś, tak samo. O 18 mamy odjazd, no mam nadzieję, że to pójdzie w miarę sprawnie. Zaraz się wszystko okaże. Tu już macie statyw gotowy na lusterku. No weź przestań już tym dać. Kurde, i tym, i tym. Dobra. Papiery przygotowane.
O, Radek jedzie. Radziu zapatrzony. Dobra, mamy wszystko. 554 B i C, jeden za drugim, elegancko. Elegancko jest. Można działać. Radziu! Radziu śpi. Poznaliście właśnie Radka, Radek pozdrawiam. Te kontenery, moi drodzy, jeden 16 miał zamknięcie, drugi 17.30. Także są oba. Brawo my. No i Mark, oj, nie byłem tutaj dawno. Dawno. Od nowego roku chyba raz tutaj byłem. Bo tak mnie rzucali. To tu, to tam. No i wiecie. No i teraz też tu nie pobędę, bo co to? Wczoraj byłem, dzisiaj i wypadamy. I wypadamy na norę. 554. I wypadamy na norę. Na norze też jest fajna robota, ale wiecie. Lepiej by było tu. 554. B i C. Czyli po prawej stronie. 559, 554. B i C. 223. Tak jest, to jest nasz kontener. Chodźcie, zobaczymy, co tu z tyłu się dzieje. Bo tu podejrzewam, że... wsiada. One krzywo stoją, te kontenery, wiecie, o co chodzi? No stoją prosto i bałem się, że nie wejdzie. Ale z tego, co widzę... Z tego, co widzę, wejdzie, także... Kamizelkę muszę ubrać, bo tu będę trochę chodził. Troszkę sobie podnieść ten kontener na mnie, wywieźć go trochę do przodu, bo tam nie wejdę. Nie da rady wjechać dalej, bo już blokuje krawężnik tam, który jest przy przyczepie. Dobra, może wystarczy? O, widzicie, jak się prostują? Teraz są proste kontenery. Ale jeszcze sobie wyjadę, dobra. Teraz na dół. No, odbojnik postawiony. Cofamy dalej. Dobra. Mamy to. Przyczepa jeszcze do dopchnięcia. Ale jest git. Spinam i wypadamy stąd. Dobra, mordeczki. Zabrane, ale problem jest taki, że jeden kontener, który jedzie ze mną dalej, że to nie jest problem, tylko to jest takie dołożenie roboty. To mój ulubiony Ranger jest na Neumarku. I ten, i położyli te kontenery na odwrót, nie? Wiecie, o co chodzi? Ten, co jedzie ze mną, dali mi na auto, a na przyczepę, a ten, co zostawiam w noży i mam załadować inny, dali mi na auto. Będę musiał się rozpinać po prostu, żeby to zrobić. Ale trudno, trzeba będzie, to się rozepnę. I tyle. Dobrze, że dali. Założyłem kutki, bo na noże już upomnienie miałem, także... kutki założyłem, żeby nie było. Chłopaków się nazjeżdżało. Radziu, ten co wjeżdżał, też jedzie na norę. Tylko on mówi, że on na zakazie nie będzie wracał. No mówię, może się wyrobić przed zakazem, bo on też jedzie na przepinkę z Bruksalem i mówi, że nie będzie chyba ryzykował, ale potem stwierdził, że chyba jednak zaryzykuje. O, tu przede mną Adaś stoi. Jedź! I ten... O, i chyba się zobaczymy na norze. Z Radkiem to mi pomoże sprzątać. Nie, żartuję, sam sobie posprzątam. Nikt mi łaski nie będzie robił. Ja DAF-em nie jeździłem nigdy pod BDF-ami, nigdy. To jest mój pierwszy DAF pod BDF-ami. I powiem szczerze, że... Dzień dobry! Tak się żegna na weekend z ludźmi.
Ausfahrt bitte. I powiem wam szczerze, że fajnie. Jestem może nie tyle zachwycony, co kurde zaskoczony. O, że tak powiem, zaskoczony jestem tym Mercedesem dafowskim. Jeśli chodzi o jazdę, bardzo fajnie. Słuchajcie, już pasy muszę zapiąć normalnie, bo tam na poczcie dowiecie. Jeśli chodzi o jazdę, to też dawno nie jeździłem i powiem wam, że na takich wertepach, jak się wyjeżdża z poczty tutaj, są te wiecie, te leżące policjanty, te ograniczniki, bardzo fajnie DAF to tłumi te nierówności. Mercedes czy MAN to takie złupnięcie, a tutaj po prostu przejeżdżamy i cisza. No i wylatujemy sobie na tą landóweczkę z Neumarku do autostrady A4 i później autostrada A4 już cały czas prosto aż do Nory. A co wam powiem, zapomniałem, a przecież miałem powiedzieć, mówiłem to wtedy w filmie, to jest chyba, mówię o tym w dniuweczka z Berlina, coś takiego, chyba taki ten odcinek, już nie pamiętam, ale coś takiego. Chodzi o mandat. Przyszedł mi mandat, moi drodzy, za to przekroczenie prędkości, o którym tam mówiłem, bo miałem przekroczenie prędkości na tej landówce, co teraz jadę, przed samym wyjazdem na autostradę A4. Pierwsze, jedno, jedyne wykroczenie moje w zeszłym roku, jeśli chodzi o przekroczenie prędkości, no ma takie rażące, wiecie. 60 to tam 63, powiedzmy 65 max. A tu miałem 83 km na godzinę na landówce, czyli na ograniczeniu 60 na godzinę. Akurat tego dnia stał radar w krzakach tutaj na praktycznie na końcu landówki przed samą A4. I akurat tego dnia zrobił mi zdjęcie. I czekałem na ten mandat, bo to było gdzieś w październiku. Wrzesień, październik, gdzieś jakoś tak. I myślałem, że zapomnieli, że może nie przyjdzie i kurde, przyszedł. Przyszedł chyba 10 marca, czy jakoś tak. Kwota była 178,50. Tak, chyba 178,50, z czego mandat był 150 równe. 25 euro było jakieś tam chyba opłaty, czy coś. Anslagen, nie, to było 3,50 euro. Auslagen, Busgeld, Bordę, coś chyba to jest coś, to są chyba jakieś opłaty administracyjne czy coś takiego. I Gebur to było 25 euro. Gebur to nie wiem czasem, czy to nie jest że identyfikacja ciebie czy coś takiego przez jakieś tam organy. No nie mam pojęcia, w każdym razie 150 euro było mandatu plus tych opłat było 28,50 i z tego się zrobiło 178,50, także niestety musiałem zapłacić ten rok jeszcze, odpukać, jestem czysty, wszystko zgodnie z przepisami, oby tak było przez cały rok. Mandaty z takie pierdoły to jest po prostu nieprofesjonalne, to nie pogonisz, tu przyspieszysz, gdzieś tam staniesz, znowu ci się wyrówna czas, bez sensu. Także dobra, lecimy na Norę, widzimy się już pewnie w Norze, nie będę tutaj przedłużał, a później polecimy sobie do Forchheim, już byliśmy chyba kiedyś na przepince i jadę tam znowu na przepinkę, także taka sytuacja, lecimy. I gdzie jesteśmy? Jak to, gdzie jesteśmy? Nohra, moi drodzy, tutaj zmiana, już się widzę, rozchodzi do domu. Będzie tu miejsce dla pancia? Zobaczymy rano, na razie jest. Mi pasuje pod płotem, za plecami stanąć, wtedy będę mógł sobie sznurki rozwiesić. Dzwonił do mnie już ten mój przepinkowiec. Na tableta. Pyta się, czy przyjadę. Mówię, chłopie, pewnie, że przyjadę. Mamy to. Gdzie to 113C? Dobrze. Muszę założyć bluzę, bo jest chłodno. 13 stopni, ale jest chłodno. No nie lato jeszcze. Mamy nowe bluzy. Także założę nową bluzę. Tu się rozepnę. I sobie potem przyjadę tutaj po... No tak, tak zrobię, dobra. Tutaj się rozepnę na 107. A może nie, może tam? Tam pojadę, to nie będę musiał się wracać potem, a tak daleko.
Czekaj, 103, a gdzie ten stoi? 520, o kurde. 113 to jest tu, a 500 jest naokoło. I tak muszę tu przyjechać, dobra. Rozepnę się tutaj. Muszę wziąć kluczyk od kłódki. Od razu. O, super. Kamizelka, oczywiście. Co by nie było zbędnych jakichś tam komentarzy. Zepnę sobie dwie kłódki, od razu sobie ściągnę, bo już nie potrzeba mi tam dalej kłódki. No. Wyskoczyła, dobrze. Sztyk. Jak strzeliło, znaczy, że się rozpięło. 544 jedzie dalej. Tak jest. 113C. Okej. Tutaj wszystko, światła gasimy, żeby nie oślepiać. Pilot też tu jest złamany od pilota, ten uchwyt. Troszkę mnie to irytuje. Zobacz, jak szybko podnosi ten dach. Masakra, przyczepa też, tak szybko. Zarąbista opcja. Dobra. I poziomowanie. I co zauważyłem jeszcze? Jak jest ta ośka w górze wleczona, to strasznie wysoko, gdzieś na takim poziomie się zatrzymuje rama, nie? I nie wchodzi pod kontener. Wtedy trzeba sobie ośkę opuścić i nie trzeba wtedy regulować. Także to jest takie jeszcze niuans a propos DAF-a. Tu jest nasz kontener. 069. O ten. Zielone się świeci. Damy światełko z tyłu. Widzicie, jak ten DAF się składa pięknie? Zajeżdżam, takie robię zajazdy, jak normalnie robię. O, i teraz zobacz, jak wysoko jest. Nie widzicie tego, ale jest wysoko. Muszę sobie puścić ośkę, bo nie wiedzie. Trzeba go regulować. A i tak nie wiedzie, bo tu jest delikatnie pod górę. Tak? Tak jest. Muszę go opuścić. Cicho bądź. Muszę go sobie opuścić. Jeszcze. Dobra. I damy mu autopoziom, żeby już nie wyskoczyły te rolki. No, wyjechałem. Wiecie, o co chodzi. Jest wygodniej, nie trzeba się przeciskać. Jest wygodniej pracować. Także spinamy to. Znaczy, ja mówię spinamy. No, składamy nogi. Składamy nogi i zapinamy twist locka. Ja tak mówię, że spinamy. No, po prostu spinamy. No. Niektórzy spinają naczepy, niektórzy spinają kontenery. Tuczę się, wiem. Ale taka specyfika pracy, że się tuczę. Stoi przyczepka. No wjechałem, 7 była 25. Nie, o której mam bilecik? 19:21, a jest 19:41. Co tak długo zeszło? Nie wiem. Nie wiem, czy o tak długo to trwało. No, pomalutku. Mamy to.
Jesteśmy, moi drodzy, w Forchheim. Forchheim? Tak, dokładnie. Dzwonił już tutaj przed chwilą właśnie kolega i za ile będziesz? Mówię, zaraz będę. Zostało mi 8 minut jazdy. Także rozepnę mu te kontenery. I zrobię sobie pauzę i dopiero jak już się przepauzuję, to sobie wjadę pod te kontenery, które on mi da, bo pewnie mi się czas wykruszy. W lewo i tam jest zawika i można się obrócić, ale ja mu tutaj gdzieś rozepnę te kontenery. A może cofnę? 7 minut? To przecież co? To przecież nie będę cofał 12 minut, tylko 5 czy 3. Gdzie jest? Jest tutaj, a jeden tylko, ho, ho, ho. To który to jest ten kolega mój? Ten chyba tutaj. Dobra. Brat mi tutaj pisze jakieś rzeczy. Pozdro, brat. Nie mam teraz czasu na takie rzeczy, bo tu będzie działanie. Obracam się, zostawiam i jednak pauza, bo muszę potem przyjechać jeszcze raz tutaj, jeszcze raz się obrócić, także mi chwilkę zejdzie. A tak to sobie już zrobię pauzę i załaduję po pauzie. Jedź, mordo. Policja. Git. Dobra. Działamy tutaj. Trochę odjadę od skrzyżowania. W miarę prosto mu to zostawić. Dobra. Dobra. No, nie będziemy czekać. Przejedziemy se. Schönes z Wochenende. Ciao. Ciao, ciao. No, on sobie tutaj myślałem, że coś chce ode mnie, a on tylko chciał mi powiedzieć, że fajnie. 4 minuty. No, wjedziemy w 4 minuty pod niego. Jeszcze się zawrócić i cofnąć. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Byłoby fajnie. A jak się nie uda, no to... To przecież świat nie kończy, nie? Oczywiście, że tak. Znaczy przyczepo, to bym wjechał pewnie bez problemu. Samochodem nie, przyczepo tak. Ja no świruję, pawian. Świruję, oczywiście, że świruję. Trochę szybko tutaj widzicie, co tu się dzieje, jakie manewry się odstawia, no ale widzisz. Tam jedzie jakaś osobówka. Gdzie on jedzie? Prosto jedzie. Nie, skręca, dobra. Będziemy cofać. Otworzę okno. 4 minuty to tacho jest. O, już dwie. Właśnie miałem mówić, że coś długo to tacho robi. Te 4 minuty. Zobaczymy, czy się uda. Oho. Pomalutku, Łukaszu, pomalutku. 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 Pryt. Ośka w dół. Czekajcie, ośka w dół. Światełko. Jesteśmy. Widzicie? Fachura. 4,29. No i przepięci, moi drodzy. Spadamy z powrotem do nory. Jak widzicie, robota powtarzalna na BDF-ach. Ale co zrobisz? Taka robota. Chociaż mnie dawno nie było i aż się dziwię, że jeszcze nie zapomniałem, jak się tym jeździ. Nie, ale szczerze powiedziawszy, to bardziej zapomniałem, jak się na czepo jeździ niż przyczepo. Także wydaje mi się, że coś w tym jest. Skoro tamto już zapomniałem, a tu jeszcze nie zdążyłem zapomnieć,
A w tym roku, tak jak wiecie, była naczepa BDF, naczepa BDF, taka trochę mieszanie, takie rzucanie, ale dałem radę na to rzucanie. Ja się roboty nie boję, czy to będzie BDF, czy to będzie naczepa, chociaż szczerze powiedziawszy, pisałem się na BDF-y, więc te naczepy, tylko tak jak już mówiłem, że zazwyczaj jak mam naczepę, to przyjeżdżam te dwa dni później do roboty, chociaż teraz jak przyjechałem na piątek, czyli normalnie przyjechałem na naczepę. Ostatnie, nie teraz, tylko ostatnie te trzy odcinki, te trzy filmiki, co były z tej naczepy, no to przyjechałem na piątek, normalnie tak jak na BDF-y, ale zazwyczaj jak przyjeżdżam na naczepy jakieś, typu nie nisko podwozia, tylko te platformy, to tam przyjeżdżam w niedzielę, także mi to pasuje. I dlatego się godzę na takie zabiegi. Ale mam nadzieję, że już więcej takich zabiegów w tym roku nie będzie. Bo już chcę jeździć z BDF-ami tylko, z kontenerami. I co, jutro sprzątamy. Mam zamiar jutro, jak nie będzie, oczywiście, jak nie będzie padać. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Mam zamiar przeprowadzić gruntowne porządki po mojemu, żeby to było czysto po mojemu. Czyli w miarę czysto. Czysto. Generalnie czysto. Tak mi się wydaje, że czysto. No inaczej będzie się funkcjonować w tym aucie, jak go posprzątam, na pewno. No ale to będzie dopiero jutro. W sumie to za pół godziny jest jutro, także to będzie za chwilę. No o drugiej mam nadzieję, że jeszcze mi się szlaban otworzy w noże. Jak się szlaban nie otworzy, też troszkę będzie pucha. Ale to się nic nie dzieje, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto ten szlaban otworzy. Spróbowałbym dzisiaj to odstawić, ale już dzisiaj to chyba nikt mnie tutaj nie obsłuży z tym kontenerem, żebym go sobie wjechał i zostawił. Mi się wydaje, że marne szanse. Jutro o 20, znaczy no, dzisiaj o 22 otwierają, no ale mi 24 wyjdzie po drugiej w nocy, poniedziałek, więc sobie to zrobię 24, wjadę, rozepnę i wyjadę. Chyba że spróbujemy dzisiaj. Nie wiem jak to się odbywa. Może spróbujemy dzisiaj? Dobra, wjedziemy. I tak tam będę, także może ktoś jest gdzieś tam, żeby to nawet powiedzieć, gdzie to mam zostawić. Co tu jest? Aha, słupki zamknięty, jedna brama. Aha, mam iść do portierni, także idę do portierni, się zapytam. Czekajcie chwilę. Fajnie, mogę zostawić sobie. Mogę zostawić, nie ma problemu. Dziadziuś mi tu podpisał papier. Jedziemy na numer 101. To jest chyba rampa. I tam im mamy to zostawić. Także rozepnę przyczepę. Nie będę musiał jutro się wyrywać, nie? Fajnie. Tak jest, 101 to jest rampa pierwsza tutaj, że tu sobie rozepnę przyczepę. Rachciach. Zmienimy hamulce. Nie założyłem kłódki. Mógł być przypał. Mógł być trochę przypał, ale na szczęście nie ma. Światełko z tyłu proszę mi dać. 101. Ale tutaj wcześniej sobie już nogi porozkładam, bo tam jest mało miejsca pod rampą. Sobie troszkę cofnę.
cyk. Cicho. Jak jest? Zrównam z tym i... O, dobra. I poziomujemy sobie. Pyk. Dziękuję, zapięte. Spinamy przewody i spadamy stąd. Okej. I odblokowujemy, żeby nie było niespodzianek. Dodamy grzybki na górę. Nie będę skręcał, bo jadę tu na parking, a one się nie będą tukły i tak. A, lubię ten dźwięk. Zaraz zobaczymy, czy będę cofał, czy po prostu wjedziemy. Wszystko się okaże. Właśnie. Nie wjadę. No, słuchajcie, już cofałem. Ale widzę, chłopek idzie. Chyba jakiś kolega ze wschodu i mówię, wyskoczyłem, mówię do niego, otworzysz mi? Nie ma sprawy, kein problem. O, i otworzył mi wjazd. Także na dziada. Ale wjechałem. Przynajmniej będzie zrobione, co ma być zrobione. Tu sobie stanę. Jutro sobie sznurek tam rozłożymy. I można będzie sprzątać. O, tu się stanie. Będzie dobrze. Nikomu nie będę przeszkadzał tutaj raczej. Raczej na pewno. Także co, gasimy, puszczamy poduszki, kończymy tacho. I tyle, chyba że może ustawię się normalnie. Nie, tutaj będzie najlepiej. No i dobrze, moi drodzy, 2:25. Skończyłem tą nierównowalkę, udało się nawet wjechać tutaj. Tak jak mówiłem, troszkę na sępa, ale jestem. Proszę, nowa bluza. Bardzo fajne. Z tyłu też jest poler, duży na całe plecy. Propsuje, fajne. I co, dzięki za oglądanie. Po raz kolejny. Kolejna sobota wspólnie. Zmykam teraz do spanka, bo już jestem nieprzytomny. Muszę odespać wczorajszy dzień i przygotować się mentalnie na jutro. Jutro się tu będzie dziać. Na pewno zobaczycie to, co się działo jutro. Na razie, trzymajcie się, cześć.